Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.